Była pani jedynką na liście, a zdobyła zaledwie 1,91% głosów w swoim okręgu. Gdzie szuka pani powodu swojej porażki? Narzucanie innym kultury woke, podejście do migracji, narzucanie innym polityki klimatycznej, a może w zupełnie innym miejscu? Po pierwsze, ja niczego nie narzucam. Po drugie, to są jakieś kalki po prostu z narracji ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, jaki woke, nie mówiłam o żadnym woke'u. Zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko, bo to jest osoba z macicą. Moja kampania na Mazowszu była pod hasłem zmienić zielony ład, w związku z czym naprawdę to są wszystko to kolejne pytanie. Wymyślone zarzuty. Ron, pani koleżanka partyjna Joanna Scheuring-Wielgus twierdzi, że w tych wyborach chodziło o to, żeby ludzie mogli się kochać gdzie chcą, jak chcą i z kim chcą. Kiedy według pani powinniśmy się spodziewać odpowiednich dyrektyw w tej sprawie? Nie będzie dyrektyw w tej sprawie. Weronika, proszę nam wytłumaczyć, jak to jest, że jednym z postulatów lewicy w kampanii do Parlamentu Europejskiego było skończenie z darmowymi stażami i godne wynagrodzenie. Przepraszam, a następnie po otrzymaniu mandatu pan Biedroń dodaje wideo, w którym szuka wolontariuszy za, cytat, paczkę frytek i bilet do Brukseli. Staże w Parlamencie Europejskim są płatne, w związku z tym ten postulat, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to jest już spełniony. A dlaczego pan Biedroń proponuje, zaprasza na frytki, no to jest nagranie na TikToku, no.